Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jakby się ktoś pytał, gdzie akwapasja jest ze swoją wiedzą akwarystyczną, to ja jestem wciąż w lesie. I jeszcze dużo wody musi upłynąć, żebym dowiedział się wszystkiego na temat dyskowców. Ale mimo to postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Tak więc zaczynajmy. Często młodzi, szczególnie ci dopiero zaczynający swoją przygodę z dyskowcami akwaryści, słyszą, że paletki to mało ruchliwe ryby, często stojące praktycznie całymi dniami gdzieś tam w kącie, nie ruszają się. Czy to prawda? Zdrowe dyskowce chętnie pływają po całym akwarium, chętnie pobierają pokarm i na pewno nie stoją w bezruchu, tylko cały czas są w ruchu, szukając czegoś po akwarium, pływając, zaglądając w każdy kąt. Jednak jeśli zauważymy, że nasze ryby stoją w kącie dłuższy czas, powinno być to dla nas sygnałem, że coś złego może się dziać w naszym akwarium. I wtedy powinniśmy zbadać parametry wody, sprawdzić, czy oby nie odbiegają znacząco od tych, które odpowiadają naszym dyskowcom. I jeśli wszystko jest w porządku, w drugim rzucie powinniśmy doszukiwać się jakichś szerszych problemów. I tutaj muszę powiedzieć, że nie bez przyczyny zacząłem w lesie. Mimo iż moje doświadczenie akwarystyczne jest ponad 20-letnie, to te ryby wciąż stawiają przede mną coraz to nowsze wyzwania. Nauka obsługi mikroskopu, pobierania próbek ze śluzu, skrzel i tak dalej. To czynności, które powinniśmy opanować, jeśli mamy chęć na dłużej pozostać z tymi pięknymi rybami. Wiele problemów także wynika z nieodpowiedniego żywienia. I teraz może przejdźmy do drugiego pytania, jak karmić nasze dyskowce. Przede wszystkim żywienie nie powinno być monotonne. Starajmy się jak najbardziej urozmaicać nasze pokarmy. Dawać im zarówno pokarmy suche, jak i te mrożone. Oczywiście idealnie byłoby, jeśli byśmy byli w stanie podawać im pokarmy żywe. Oczywiście te, które będą dla nich bezpieczne. A mam na myśli na przykład doniczkowce, mam na myśli blackworms. Możemy pokusić się o hodowlę czarnego komara. Starajmy się unikać wodzienia, wręcz nie powinniśmy go podawać, zarówno mrożonego, jak i żywego. No i oczywiście mrożonki, serce wołowe. Serce wołowe to dość kontrowersyjny pokarm, przez wielu akwarystów uznawany za pokarm, jaki nie powinien stać się pokarmem, który będziemy podawać naszym rybom, ponieważ uznają, że pokarmy ze zwierząt stałocieplnych nie powinny znajdować się w diecie tych ryb. Jednak jest większa rzesza akwarystów, która daje takie pokarmy i ja do nich też należę. Tutaj trzeba zaznaczyć, żeby nie przesadzać z pokarmami z sercem wołowym, ponieważ monotonne żywienie sercem wołowym przyniesie wiele szkód, na pewno więcej szkód niż korzyści. Kolejnym pytaniem jest, jak podawać takie mrożone pokarmy? Czy je rozmrażać, czy dawać zamrożone. Za chwilę pokażę, jak ja podaję swój pokarm. No i mamy tutaj serducho, o którym wspominałem. Serce jest zmrożone, więc ciężko sobie wyobrazić, jak ryby mogłyby taki pokarm swobodnie skubać. Dlatego ja robię w ten sposób, że zalewam serce wodą i czekam, aż ono się rozpuści. Może nie rozpuści, ale roztopi się lód. Zanim serce się rozmarznie, powiem jeszcze, jakie ja stosuję pokarmy. Jest to między innymi
mrożony kryl, rozwielitka, oczywiście miksy z serca wołowego różnej jakości, z czosnkiem, z witaminami, wybarwiające, krewetki, wspomniany już wcześniej doniczkowiec. Z przyjemnością chciałbym podawać Black Worms, ponieważ jest to fajny pokarm, ale jest ciężko dostępny teraz w Polsce. No i oczywiście granulaty. Pokarmów w płatkach nie daję, gdyż bardzo brudzą wodę, nie lubię tego typu pokarmów. Ryby niechętnie, przynajmniej moje, niechętnie pobierają ten pokarm. Dlatego staram się unikać i nie daję pokarmu w płatkach. W międzyczasie możemy powiedzieć o temperaturze. Są akwaryści, którzy mówią, że 30 stopni to jest takie optymalne i oni w takiej temperaturze hodują swoje dyskowce. Są też tacy, którzy mówią, że 27 stopni wystarczy. Ja właśnie taką temperaturę utrzymuję w swoim akwarium, ponieważ mam jeszcze rośliny. Dlatego wyższa temperatura mogłaby utrudnić ich wzrost, a poletkom nie przeszkadza taka temperatura, jaką teraz ja mam. Także myślę, że można spokojnie w takiej temperaturze je trzymać. Zwłaszcza, że mi się udaje to już przez ponad rok. Oczywiście równie często zadawanym pytaniem jest pytanie tyczące się parametrów wody, w jakich powinniśmy trzymać te ryby. Ale tutaj odsyłam Was do filmu na temat parametrów wody, który jest na moim kanale. Oczywiście można by zadać też pytanie, jak duże powinno być akwarium z paletkami. Uważam, że im większe, tym lepsze, aczkolwiek za minimum to uznałbym takie 300-350 litrów, ponieważ dyskowce to ryby stadne i powinno ich trochę w tym akwarium się znajdować. Minimum to 6 sztuk. Ja mam akurat akwarium 1000 litrowe, z tego względu, że no nie mam czasu często grzebać, podmieniać wodę w swoim akwarium, dlatego mam duży zbiornik i nie mam dużo ryb, żeby nie latać przy nim zbyt często. Serce już jest rozpuszczone, roztopione. Zobaczcie, jak jest miękkie. Ale przy okazji powiem, że to serce, które ja podaję, jest naprawdę super i trzyma się całości, nie rozpływa się po akwarium, nie brudzi zbytnio wody, a nie zawiera w sobie żelatyny. Podam im taką łyżkę i zobaczymy, co się będzie działo. Trzeba przyznać, że serce wołowe to ulubione jedzenie paletek. Ale oczywiście nie przesadzajmy z nim. Chwila, moment i po łyżce nie ma śladu. Idziemy po drugą. Przy okazji spójrzcie na jego brzuch. Widać, że to jest ryba zdrowa, ponieważ jest widoczne brzuszenie. To znaczy, że dostaje odpowiednią rację żywieniową. Te tak samo, co by świadczyło, że są odpowiednio żywione. A jeśli chodzi o żywienie, to jak często karmimy? Jeśli mowa o dużych rybach, albo dorosłych bardziej, bo nie wszystkie dorosłe będą duże, powinniśmy je karmić tak jak wszystkie inne ryby 2-3 razy dziennie. Natomiast jeśli chodzi o ryby młode, rosnące,
te powinny dostawać znacznie częściej. Oczywiście mniejsze porcje, ale częściej, ponieważ młoda, zdrowa, rosnąca ryba będzie jadła bardzo dużo i często. Wtedy oczywiście temperaturę radziłbym trzymać nieco wyżej, co przyspieszy ich metabolizm i dzięki temu będą nam pięknie rosły. A starsze ryby, tak jak na przykład już moje, mają około 2 lat, może niektóre troszkę więcej, no niektóre mniej. Trzymam na temperaturze, tak jak wspomniałem, 27 stopni i jak widać jest to dobra temperatura, nie ma co przesadzać. Oczywiście tych pytań jest jeszcze dużo, dużo więcej, ale ja nie będę zbytnio przedłużał i myślę, że na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że oglądaliście i życzę Wam dobrego popołudnia. Trzymajcie się, cześć!